kolegę Piotrka Habrzyka o wygłoszeniu referatu, musiałem się cofnąć w czasie o 33 lata, kiedy była tutaj sesja organizowana w 1983 roku w Piotrkowie dotycząca właśnie postaci Kazimierza Stronczyńskiego. No i żeby nie dublować, prawda, sprawdziłem najpierw, czy mogę zaprezentować jakiś referat i przytoczyć coś, czego Państwo niektórzy mogą nie znać. Okazało się, że nie zostały zaprezentowane podczas tej sesji eksponaty, które mamy w zbiorach Muzeum w Piotrkowie, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z postacią Kazimierza Stronczyńskiego. Postać już rok później, po tej sesji, gdzie w 1984 roku chociażby wyszedł w Biuletynie Informatycznym artykuł krótki pana Kuczyńskiego, który odnosił się do samej metryki, czy pan Kazimierz Stronczyński urodził się w Piotrkowie, czy też, tak jak niektórzy sądzili, dalej od Piotrkowa, dotarł do metryk. Okazało się, że 26 września 1809 roku Kazimierz Stronczyński się urodził i następnego dnia został Kazimierz Jakub Stronczyński, następnego dnia został ochrzczony w kościele farnym pod wezwaniem świętego Jakuba Piotrkowi. Czyli jeśli byłby z daleka, raczej nie dotarłby do tego, na ceremonię chrztu, czyli słusznie uważając, pan Kuczyński mówi, że no, musiał wtedy mieszkać, rodzina pana Kazimierza musiała mieszkać tutaj w Piotrkowie mieście. Teraz tak, jeśli chodzi o postać Kazimierza Stronczyńskiego w stosunku do Piotrkowa, to praktycznie poza ulicą, malutką uliczką, która wiedzie za murami miejskimi, która nosi imię Kazimierza Stronczyńskiego, to żadna szkoła, żadne towarzystwo nie ma tego imienia. To jest bardzo dziwne, bo ostatnio poszczególne szkoły nadają imiona, pytają się, czasami konsultują, chociażby tutaj ze środowiskiem muzealnym, imienia Kazimierza Wielkiego, imienia innych królów tutaj, a nikt nie patrzy o tak wielkim patriocie, tak wielkiej osobistości, jaką był właśnie Kazimierz Stronczyński dla Piotrkowa i dla Polski. Tutaj z przykrością muszę stwierdzić, mam nadzieję, że to się zmieni, ale należy tej osobie oddać hołd. Poproszę o slajd następny. Mamy eksponatów ponad 500, jeśli chodzi o zbiory Muzeum Piotrkowskiego w różnych działach. Czyli tutaj akurat na pierwszym slajdzie pokazuję może tak mało wyraźnie biurko związane ze sobą Kazimierza Stronczyńskiego. Wcześniej to biurko należało do ministra oświaty Stanisława Hrabiego-Grabowskiego. To biurko jest z sali XIX-wiecznej, no i u nas tam na parterze. Można je zobaczyć. Nie chcieliśmy tutaj przynosić tych eksponatów, które też będę prezentował, żebyście Państwo mogli zwiedzić całe muzeum, prawda? I sami odszukać te pamiątki po osobie Kazimierza Stronczyńskiego. No to jest, myślę, taki największy i najbardziej efektowny eksponat związany z tą postacią. Czy to biurko, przy którym siedział i pracował. Poproszę następny. To, co prezentujemy częściowo w gablotach przy okazji tej wystawy towarzyszącej sesji, to są odlewy gipsowe pieczęci. Tych odlewów gipsowych pieczęci mamy 82 sztuki. Jeśli chodzi o... Proszę, odlewy... Nie, ponad... Nie, 82 sztuki. Jeśli chodzi o klisze, czyli te rysunki, jest ponad 420 eksponatów. Mamy tutaj to, co on zbierał, szlęcząc w archiwach poszczególnych miast Królestwa Polskiego, jeżdżąc, zbierając materiały, prawda, do opisania miast i opisania pieczęci, prawda, tutaj najstarszych władców i książek polskich. Proszę następne. I tutaj prezentujemy tylko te kilka, żebyście Państwo zobaczyli, że ten zbiór 80 pieczęci jest to pełna gama historii i wiedzy związanej z tym. Myślę, że poza opracowaniami już, które mamy w druku, warto było pochylić się jeszcze raz nad tymi zbiorami i zrobić jakieś szersze opracowanie. Z uwagi też na to, że część jest niedokładnie opracowana tych odlewów pieczęci. Poproszę następne. To, co mamy odnośnie opisania, prawda, tych zbiorów materiałów rysunkowych, czyli te tak zwane klisze z rysunkami, rycinami miast i zabytków z terenu Królestwa Polskiego, z poszczególnych gubernii, które potem wykorzystał do swojej publikacji. Czyli no, nie wszystkie
nasz tych kisz, jak powiedziałem, jest ponad 420, albo 425, ponad 427, bo dwie nie są pewne. Czy to jest jego autorstwo? Znaczy wiadomo, że nie wiadomo, czy wszystkie są autorstwa Kazimierza Stanowskiego, wiadomo, że miał innych rysowników, którzy służyli mu pomocą i też rysowali poszczególne zabytki. To akurat zachowało się do naszych czasów, w naszych zbiorach. Proszę następne. Tu też kilka tylko takich typowych rycin. Prezentujemy część też na fotoramach, prawda, przy powiększeniu. Myślę, że był dużo bardziej efektowy. Poproszę następne. Sporo z tych rycin i rysunków należy jeszcze raz scharakteryzować, opisać. Bardzo wiele nie ma określeń miejscowości udziału. Czyli mamy tutaj anotacje jakichś tam rysunków zamku, rysunków kościołów, stron prezbiterium, rysunków jakichś budynków, które wymagają po prostu jeszcze opracowania szczegółowego. Myślę, że dobrze, może byśmy kiedyś się tym zajęli tutaj w naszym środowisku i zrobili po prostu dobrą pracę dla potomności, opracowując, wyczyszczając, prawda, te wszystkie klisze jeszcze udostępniając, prawda, wszystkim mieszkańcom Polski. Proszę bardzo. Z takich najbardziej interesujących eksponatów, związanych typowo z osobą Kazimierza Stanowskiego, to mamy strój senatorski z czasów, kiedy był senatorem Królestwa Polskiego. Mamy tutaj biurt, czyli to nakrycie głowy. Nakrycie głowy, które ostatnio poddane zostało w konserwacji, w tamtym roku zresztą. Akurat środków pieniężnych udało nam się troszkę zebrać, kosztowało to około 1500 zł, ale wymagało to do niezbędnej szybkiej konserwacji. Będziecie mogli Państwo zobaczyć ten kaplan w piętro niżej, prawda, na wystawie dotyczącej historii miasta Piotrkowa. Proszę następne. No, czeka na swoje lepsze czasy, czyli na pieniążki, jak nam się uda zebrać na konserwację czamary, prawda, i koszuli linianej, która jest pod spodem. Niestety to już jest rząd, znaczy kwota rzędu około 15 tysięcy złotych na konserwację tego typu stroju. Znaczy wymaga to w miarę szybkiej konserwacji, żeby to nie niszczało, trzeba odplamić, przeszyć. Mam nadzieję, że te środki uda nam się pozyskać, to jest panią dyrektor i oddamy. Będzie też tak pięknie wyglądał jak ten kapelusz po konserwacji, która była w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi wykonywana. Proszę dalej. No i sporo eksponatów, które znalazły się chociażby w katalogu Rawity Chnanowskiego z 1926 roku, w katalogu zbiorów tego Towarzystwa i Muzeum na Zamku Królewskim w Piotrkowie Trybunalskim. Mamy tutaj chociażby szatę posarską z napisem Wiwat Husa, to jest na lewej. Mamy pieczęć majestatyczną, tutaj w tym przypadku pana Stanisława Gustawa Jankowskiego. Mankiety od urzędników i epolety od urzędników gubernialnych z pięknie zachowanymi, złoconymi guzikami, zarówno z dwugłowym orłem carskim, jak też z guzikami gubernikalskimi. To są te pamiątki, które namacalnie związane są ze zbiorami czy z rzeczami, które pozyskiwał Kazimierz Stronczyński. Później przekazał je do muzeum. Tutaj jest pytanie, też był artykuł dotyczący tego, czy w testamencie Feliks, czy jego syn, przekazał do zbiorów Piotrkowskiego, znaczy Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego zbiory po ojcu. Raczej wszyscy przychylają się ku temu, że żona właśnie Feliksa, czy Anastazja, dopiero dokonała tego przekazania tych eksponatów do zbiorów. No, w każdym razie zachowały się i prezentują się godnie tutaj też na sali na pierwszym piętrze. Proszę dalej. No to co jest najpiękniejsze i myślę, że z czego możemy być dumni, to jest rękopis dzieła opisy i widoki zabytków Królestwie, czyli Gubernia Płocka. Rękopis Stronczyńskiego, no pięknie zachowany, prezentowany tutaj w gablocie. Proszę dalej. No tutaj tylko daję przykłady. No, rękopis, rysunki jego pochodzące z jego ręki, z opisaniem zarówno nagrobków, pater, czy eksponatów, na które się natknął w Płocku i poza Płockiem. Proszę dalej. Tu tylko tak pokazuję, żeby pokazać jego kreskę, prawda, i ten wspaniały kunszt, który zachwyca nas po tych prawie ponad 150 latach. Proszę dalej.
ciekawostki, czyli wszystkie tam napisy na chociażby uchach zawieszonych dzwonów kościelnych. Proszę dalej. No różnego rodzaju jakieś krótkie notatki, jakieś ciekawe informacje, które pozyskał on razem ze swoimi urzędnikami. No, może to nie był duży zespół, bo poza nimi zastępcą to było tylko kilku rysowników i oni objeżdżali praktycznie każde miasto, każdą miejscowość, gdzie jakieś zabytki zachowały się. Proszę następne. To, co jest jeszcze ciekawego w zbiorach Piotrkowskiego Muzeum, czyli te dary wpisane w księdze jako dary Feliksa Smoczyńskiego. Przy czym, o ile podpięcie z ust srebrzystej z tą cyfrą 8 w stosunku powstania listopadowego jest prezentowane tutaj też na pierwszym piętrze, ażurowy wachlarz mamy po pochowaniu Anastazji, czyli żony pana Feliksa, mamy w swoich zbiorach, które tutaj nie chciałem prezentować. O tyle trudność nam przynosi jakby fajka. Wiemy, że na pewno w zbiorach naszych jest fajka duża z pianki wody, ale jest tak krótko opisana, że na kartach inwentarzowych nie mamy żadnej informacji, która, a mamy ich kilkadziesiąt. Więc trudno nam przyporządkować według rakonomicznego opisu tutaj w katalogu Witanowskiego, która to z tych fajek jest tą pamiątką po Kazimierzu Smoczyńskim. Proszę następne. No i sporo medali. Tutaj niestety eksponatów związanych z Kazimierzem Smoczyńskim w zbiorach było dużo więcej jednak podczas wojny. Znaczy 122 eksponaty uległy zaginięciu, zostały utracione, rozstawione. W tym kilkanaście medali. Medali pięknych, związanych z postaciami królów, czyli z epoki Zygmunta Starego, Zygmunta III, Jana III Sobieskiego. Te rzeczy zostały rozkradzione. Mamy tutaj piękną gwiazdę Orderu Świętego Stanisława, która też odwiedziła muzeum na Wawelu ostatnio i Muzeum Narodowe na Zamku Królewskim w Warszawie przy okazji właśnie tej całej ekspozycji dotyczącej Orderu Świętego Stanisława na właśnie w katalogu. Mamy medal chociażby związany z Matką Boską z 1882 roku, który też trafił i jest związany ze zbiorów Kazimierza Smoczyńskiego. Proszę dalej. No i też medale poświęcone chociażby Kopernikowi z 1873 roku, czy też Tadeuszowi Czapskiemu i Zeum Krzemieńskiemu, który też mamy tutaj zbiór. No one są prezentowane tylko. Proszę następne. Wiadomo, że też do zbioru działu archeologicznego przekazany był, czy wtedy do tej sekcji muzealnej, do zbioru muzealnych, tafel niepolewany z wizerunkiem świętego Hieronima, wyjmującego ciemny z łapem lwa. Niestety, z tego co ja wiem, do naszych czasów się ten kafel nie zachował. Było tyle ciekawe, że akurat nie znalazłem żadnych analogii, żeby nawet poszukać Państwu i pokazać, jak taki kafel mógł wyglądać. No, szkoda, bo wtedy by nam ta baza zbiorów związanych z Kazimierzem Smoczyńskim powiększyła się, nie tylko oddziały numizmatyczne, historii sztuki czy historii, ale też jeszcze właśnie byśmy weszli w archeologię. Prawdopodobnie część zbiorów, które są opisane w katalogu Witanowskiego, zbiorów monet średniowiecznych, to też pozyskiwał Kazimierz Smoczyński. One dostały się do zbioru muzealnych właśnie po drodze. Poproszę następne. No i tutaj prezentuję też piękny odlew z pracowni warszawskiej, który też jest prezentowany. No myślę, że jest to wdzięczny temat, czyli te eksponaty. Trzeba się tym jeszcze zająć na poważnie, tak? I myślę, że to jest pożytkiem dla wszystkich. Dziękuję serdecznie.